Jego postawa jest doskonałym przykładem, że jeden człowiek może budować swoją postawą trwałe porozumienie między narodami i regionami. Gottfried Wolf to emerytowany niemiecki nauczyciel, jeden z inicjatorów współpracy między Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu a niemiecką szkołą w Bruchsal. Współpraca ta trwa już ćwierć wieku. Podczas tegorocznych Dni Dobrodzienia Gottfried Wolf otrzymał tytuł honorowego obywatela Dobrodzienia. Pięknie przez 25 lat budował mosty przyjaźni polsko-niemieckiej. Jest dla nas i dla ziemi dobrodzieńskiej takim ambasadorem Dobrodzienia w Brukselu, w powiecie Karlsruhe, ponieważ wiele na ten temat tam opowiada, wiele przekazuje informacji. To jest ciepła, piękna, czysta postawa człowieka, który potrafił to wszystko spiąć ze strony niemieckiej. To jest duży zaszczyt dla mnie, że zostanie dzisiaj honorowym obywatelem Dobrodzienia, tak? Jestem, to piwo nie jest pocianka dla mnie. Pan Gottfried Wolf jest 5. honorowym obywatelem Dobrodzienia. Zasiał ziarno, które wykiełkowało i wydało plon, dzięki czemu możliwa jest współpraca między szkołami oraz wymiana młodzieży. Poznałam go 3 lata temu, na pierwszej wymianie. Na początku tak wiadomo, jak to nauczyciel, bardziej tak myślałam, że jest taki poważny, ale okazał się być naprawdę super nauczycielem, był tak miły dla wszystkich. Wymiana to jest naprawdę super sprawa, polecam to wszystkim, nie bać się niczego, ludzie są naprawdę wspaniali. Ja przyjęłam moją Beata była u mnie 2 razy, ja byłam u niej tylko raz, ale w życiu nie zamieniłabym tych 3 tygodni na coś innego, naprawdę. Uczniowie najczęściej przyjeżdżają na jakiś dłuższy okres, szkoła jak najbardziej organizuje różnego rodzaju wyjazdy. Bardzo chętnie nasi uczniowie przyjmują ich do swoich domów. Przede wszystkim jest to nawiązanie różnych kontaktów. Możemy na pewno podszlifować swój język, w tym wypadku akurat niemiecki. I przede wszystkim jest to dobra zabawa dla uczniów z Polski, jak i z Niemiec. Setki wspomnień i moc doświadczeń. Wymiana młodzieży to niezwykle szansa dla młodego pokolenia oraz ważna inwestycja w przyszłość. A osoby takie jak pan Gottfried Wolf niewątpliwie zasługują na hołd i uznanie.